No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Indy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym mrocznym materiale z gry Batman Arkham Knight. No i musimy tym razem powstrzymać stracha na wróble, który okazuje się, że jest chyba głównym antagonistą tej gry. Tak więc lecimy, strzelcie lajka, a ja właśnie, gdzie ja mam, słuchajcie, gdzie ja mam zmierzać? Dobre pytanie, oj, bardzo dobre pytanie, oj, nie zdążę się rozpędzić, to było słabe. To było słabe, ale o, teraz już będzie jeszcze słabe. No dobra, nieważne. Nieważne, o, teraz będzie dobrze. O kurcze, i takie wybicie to ja lubię. Dobra, różne rzeczy się dzieją, oczywiście, oczywiście. Tutaj uczą nas przy okazji, jak z tego wszystkiego korzystać. Przy okazji, wiecie, można tutaj bombę pikującą, żeby troszkę przyspieszyć, a potem jeszcze właśnie wznieść się w górę. Dobra, jestem tutaj, super, i to jestem już prawie na miejscu. Czekajcie, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem? O, dobre miejsce. Ale idealne lądowanie, tuż przed drzwiami. Znaczy, drzwiami? Nie, co tu mamy? Jak to wygląda? Aha, muszę przymocować specjalne urządzenie. Dobra, działajmy. Działa. Tak. Wajcha musi być. I need to bypass it and power the antenna directly. Hello again, Mr. Wayne. How can I help you this time? Is the power winch ready for deployment? It's 100% functional. Though no guarantees if you're intending to pull that car of yours up the side of a building. You read my mind. It's in the job description, Mr. Wayne. Batwing's on its way. O proszę. Odbierz wyciągarkę mocowaną w Batmobilu. Okej, czyli rozumiem, że po prostu mam się dostać na górę. O. Abandoned in terror by those that fled, torn apart by those who had nowhere to go. Tam się trzeba dostać. No, on ciągle będzie tutaj przemawiał, wiecie, oni te jego przemowy. Ale masakra, to miasto jest takie mroczne. Ale to, słuchajcie, nadaje naprawdę niesamowity klimat tym grom. Oj, to prawda, to prawda. No i co, dotarliśmy do celu. Ale rozumiem, że tak jest. Batmobilem musimy tutaj się dostać. Jest! Ale to jest piękne, masakra. Naprawdę. I co teraz, co teraz? Gdzie to moje ulepszenie? O, pięknie, Batwing. Wyciągarka niszczy przeszkody i przesuwa ciężkie bariery, dostarcza prąd przemienny o dużej mocy. To jest bardzo ważne, słuchajcie, ten prąd przemienny, jak najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej. Masakra, ale to jest, słuchajcie, bogactwo Bruce'a. Co? O właśnie, będę improwizował, dokładnie, no to tak, no bo tam jest dach. Okej. Domyślam się. Domyślam się, że raczej takich to nie produkują. No dobra, przytrzymujemy tryb bojowy, używamy wyciągarki i ciągniemy do tyłu, tak? O kurcze, jakie to jest fajne! No nie powiem, że nie, słuchajcie, całkiem dobrze to wyszło. Dobra, to teraz dopalacz i skaczymy! Wow, doskoczyłem. W wąskich przestrzeniach użyj trybu bojowego. A, czyli mówicie, żeby się dobrze ustawić. Okej, okay, tam mamy, zobaczcie, coś kolejnego do ogarnięcia dopiero, więc używamy. A wyciągnę to z... To nie powinno do końca działać chyba, ale działa. Mimo tego, że nie mogę się za bardzo ruszyć, to dobrze. Dobrze, że działa. Dobra, no przyspieszenie. Dobra, mamy to. Chyba nie przeskoczę, wiecie, czasami trzeba się bać, czy się czasami nie spadnie. Dobra, przemieszaj się w ten chory sposób. O, patrzcie, to są te wąskie przestrzenie, rozumiem. Ej, naprawdę, to nie jest proste. Ale jakoś idzie. Tak, gra sama nam mówi, używaj tego, bo to jest tak dziwne, że inaczej w życiu nie przejedziesz. Dobra, mogę normalnie? Aha, zaklinowałem się, super.
Najlepiej. Absolutnie najlepiej. Dobra, ale daliśmy radę. Daliśmy radę przejść. Dobra, użyj raz jeszcze tego. Cofaj. Zobaczymy, czy się otworzy. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Idzie tam coś? Ej, tak szczerze to chyba nie. Przynajmniej ja nie widzę. A tu czegoś jeszcze więcej złapać nie trzeba? Nie, no jest tylko to. Tylko to do złapania. Dobra, dawaj. The anchor point is secure to the wall. I can't move it using the Batmobile, but maybe it can hold the car's weight. No cwane. Ej, dobra, mogę się odpiąć. Czekajcie, dobra, chyba kumam, o co mu biegam. O kurde. Czy to może zadziałać? Nie wierzę. Dobra, ja chyba niepotrzebnie strzelam przy okazji. No zdecydowanie niepotrzebnie strzelam. O kurczę, daliśmy radę, co tu się dzieje? Odłącz punkt zakotwiczenia, gdy znajdziesz się w bezpiecznym miejscu. No chyba jestem w bezpiecznym miejscu, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, włączaj ten tryb, bo inaczej ja się boję, że zaraz nie spadnę. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy. Niesamowite, dobra. Przegazuj silnik, come on. Dobra, ale nie, no Batmobil, jak widać, dostanie się absolutnie wszędzie. Powoli zwiększaj obroty, aż do poziomu czerwonej linii. A, bo tu chodzi o to, żeby to z tym iść. Okej, okay, dobra, za dużo gazu dawałem. Okej, okay, wieża działa, super. Czyli wszystko jak należy. Dobra, dobra, już wystarczy. Oracle, I've restored power to the radio antenna. Great, I'm connecting now. I was just talking to Robin. Robin? I think you should too. Bruce, you need me out there. We can find Scarecrow faster together. What you're working on is more important, Tim. Can wait one night. Let me help. I've got this under control. Okay. Listen, try checking in once in a while. We're partners, remember? He just wants to help, you know. Is the antenna ready? Yeah, but we're going to need a microwave tower to triangulate Scarecrow's location. There's one at Falcone Shipping in the Cauldron. I've marked it on your map. Thanks, Oracle. Okej, okay, pojawił się Robin, słuchajcie. Bardzo ciekawie i jest to Tim Drake. Okej, okay. Bardzo interesujące. Młody Tim Drake siedział na widowni, kiedy zostali zamordowani latający Graysonowie. No niestety, to byli jego rodzice oczywiście, czyli trochę rozumie niestety Bruce'a, co nie? Wreszcie wykorzystał swoje zdolności, odkrył ich prawdziwą tożsamość, przekonał Bruce'a Wayne'a i Dicka Graysona, obecnie Nightwinga, że w niekończącej się walce o sprawiedliwość potrzebny jest nowy Robin. No właśnie, słuchajcie, mamy tutaj też Nightwinga, no, mam nadzieję, że go spotkamy, oby. Zlokalizuj stracha na wróble za pomocą anteny w stoczni. Okej, okay. Dobra, ja myślę, że słuchajcie, standardową. Wiem, że są tutaj różne wymyślne sztuczki, ale jakoś tak mam sentyment do szybowania. Naprawdę, całkiem spory sentyment, żeby sobie tutaj troszeczkę poszybować, poprzyspieszać. Ej, dobra, nie o to mi chodziło, ale okej. Okay. W sumie poleciałem trochę w górę. Tragedii nie ma. Ta, Batman na pewno miał łatwiej. No i patrzcie, mamy tutaj Falcone Shipping. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dawaj jeszcze przyspiesz kawałeczek. Oj, nawet chyba troszeczkę za dużo. I mamy tryb detektywa. Five soldiers, all armed. If I need to reach a vantage point to draw them outside. O kurde. Dobra, 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 ale czy tutaj coś pozmieniali? If I can separate them, they'll be easier to take down. Okej, okay, rzuć batarangiem w zasięgu sucho oznaczonych uzbrojonych wrogów, żeby ich wywabić na zewnątrz. Dobra, wybierzemy sobie, słuchajcie, sprzęt. Wybierzemy bataranga, niech będzie. A mogę go rzucić na przykład, nie wiem, gdzieś... A, mam informację, który usłyszy. Bardzo fajne. Dobra, rzucimy w ten sposób. Ale dwóch wyleci. Dobra, 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 dwóch wyszło. No zaraz zobaczymy, czy ja jeszcze coś pamiętam, słuchajcie. Ej, ale jak to się czekało? Przeskakuj pomiędzy punktami obserwacyjnymi. Okej. Okay. Skoro prawicie tak, to pokombinujemy. Dobra, wyszedł jeden. Wyszedł drugi.
Ej, da radę go jakoś załatwić stąd tak jakby? Zakończ szybowanie za plecami uzbrojonych przeciwników, żeby wyeliminować ich po cichu. Ej, szybowanie? O kurcze, kuc niby przemieszczać się cicho, czyli mamy kucanie na R1. Ej, chyba nie R1. Dobra, coś pozmieniane jest w porównaniu do starego tutaj sterowania. A nie, R2 to jakoś... Wcześniej miałem wrażenie, że kucać nie mogę. Dobra, czyli jest po staremu wszystko. Okitoki, cichy knockout. Dobra, zaraz zajmiemy się tym drugim oczywiście. Dobra, mogę sobie wyłączyć ten tryb, żeby wszystko fajnie widzieć. Dobra, załatw kolejnego. Świetnie, idzie całkiem dobrze. Dwóch pierwszych wyeliminowanych. Prędzej czy później stanę się mistrzem cichej eliminacji. Lucius, I've got a hostage situation. Three gunmen. I need to take them all out before they can react. Is it ready? Flexible plates over an MR fluid armor layer. You'll move faster, hit harder, and look scarier while doing so. Send it, Lucius, now. Already airborne, Mr. Wayne. Okej. Odbierz nowy strój, ale teraz już, teraz jestem w trakcie akcji, a oni każą mi nowy strój odbierać. Dobra, okej, lecimy. Zaraz się przekonamy, co i jak. Gdzie on jest? Nie no, masakra, co tu się dzieje? Słuchajcie, Lucius Fox, cieszę się, że wprowadzili tą postać. Naprawdę jest on nieoceniony. No dobra, 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 załóż ten strój. Oczywiście musi być identyfikacja. Wow. Całkiem, całkiem. Ej, wygląda to naprawdę dobrze. Oj, wygląda dobrze. Ale pokażcie jeszcze, jak to wygląda z dystansu. Bo to mnie interesuje, bo z bliska się nieźle prezentuje. Ach, musi być to. Jakież dopasowanie. Oj, i ten nos taki, słuchajcie, aż kurczę przeraża. Mr. Wayne, let me walk you through it. The outer and inner layers of the bodysuit are made of a titanium dip tri-weave. It's between those layers where things get interesting. Wayne Tech MR fluid hardens in response to impact. With this kind of shock absorption, you'll be able to put more force into your counterattacks. The liquid armor is more flexible than the fibers you're accustomed to as well. You can use that increased maneuverability to take out multiple foes in quick succession. Oh, to się nada. The suit's compatible with the Batmobile's electromagnetic eject mechanism too. You'll fly out of that thing like a bullet from a real gun. Ciekawe. Speaking of which, the new grapnel launcher will pull you skyward just as fast. Don't worry, Mr. Wayne. That suit can take the G's. To jest najważniejsza informacja. Ej, masakra, no to nowy strój jest interesujący. Jeszcze trening. Teraz? Wiecie, tam w każdej chwili goście mogą wyjść, ale co z tego? Robimy trening. Ukończ program treningu RR, aby zdobyć punkty modyfikacji Wayne Tech. No dobra. Czyli tak właściwie co robimy? Czekajcie, kontrowanie rzutem, roznieść wrogów na strzępy, niech błagają o litość, korzystać z nowych funkcji obronnych stroju Batmana, by wykonać 5 udanych kontr rzutem i zakończyć trening. No i przy okazji punkty dostajemy, więc w sumie zacznijmy. W sumie zacznijmy, czemu nie? Zobaczymy, może się czegoś nauczę nowego. Ej, ale kontrować to ja potrafię, ojejku, naprawdę? Będziecie mnie uczyć kontrować, jak ja jestem mistrzem kontry, no sorry. Jeszcze brakuje, żebym kontrę kiedyś ograł, to już w ogóle będę mistrzem nad mistrzami. Ej, ale naprawdę, fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Okej, ale grafika jest naprawdę ładna. I tyle? Okej. Szybko poszło. No i fajnie, 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 kolejne punkciki wlatują. No dobra, ale tu są jeszcze jakieś, zobaczcie. A, to jest jak przeciwnik ma broń. Dobra, możemy się tego też nauczyć. Zdecydowanie. Korzystajmy z tych dobrodziejstw losu, póki jest taka okazja. A, to będzie cicha eliminacja. Z pewnością.
Dobra, mamy trzech uzbrojonych typów. Uzbrojonych po zęby. Dobra, mamy już jednego z nich i to w takim... Wydaje mi się, że w miarę bezpiecznym dla mnie miejscu. Dobra, po cichutku. Cich knockout oczywiście. O kurczę, tam był jeden. I wystrzel hak? Wow. Ej, podoba mi się to. O kurczę, to było dobre. Ej, dobra, nie widzą mnie, to najważniejsze. Ej, ich się więcej zrobiło nagle. O nie, o nie, zeszli. Dobra, nieważne, dawaj. Tak, wystraszyliście mnie. Niech żyją w głupiej nadziei. Dobra, zaraz. To jest dalej zadanie? Czy to mi po prostu, wiecie, misję już teoretycznie znalazło? Kurde, nie wiem. O nie, dlaczego schodzisz? Gościu, dlaczego? Cichy knockout z drabiny, bardzo fajne. Tak, tak. O nie, nie, nie! O nie! Chowaj się. O kurde, ale to było słabe. Ale to się mogło źle skończyć, czekajcie. Wspinaj się, dobra. Gdybym wiedział, że on będzie tak stał, to bym szybciej ruszył. No co? Ej, zepsuł się cichy knockout, zepsuł się na chwilę cichy knockout, ale ogarnąłem to. To najważniejsze. No i dobra, mam ostatniego typa i boję się, że... O właśnie, właśnie tego się boję, że on tutaj wejdzie. Tak, macie rannego, owszem, ale jesteś sam. Jesteś sam, a jak jesteś sam, to znaczy, że to jest już twój koniec. Ale dobra, dobra. Gdzie on jest, gdzie on jest? Tutaj, a schodzisz sobie. Dobra, schodź. Czekajmy. Niech się umieści w dobrym dla mnie, najbardziej korzystnym miejscu. Niech się nie patrzy. Dobra, gdzie ty idziesz? Zobaczcie, jak on jest przerażony. Masakra. A może sam wleci w moje sidła? No to też jest możliwe. Dobra, nie będę czekać na ciebie. Nie będę na ciebie, typie, czekać. Dawaj go. O ty! Ale to zepsułem. Dobra, nieważne. Ale kto mógł się domyślić, że się odwróci? Tak czy siak ukończyłem symulację, czyli nie, to jednak widzicie dalej symulacja, więc w sumie okej, przynajmniej punkciki. Właśnie pisaliście, że będzie trochę tych takich różnych i to nawet sporo wyzwań, ale ponoć warto je robić, więc wiecie, no ja robię. Dobra, co dalej mamy? To jest nieukończone wielokrotny knockout z zastraszeniem? Dobra, muszę się tego nauczyć, znaczy mniej więcej wiem chyba, o co może chodzić, ale zaraz się przekonamy. Ach, te profesjonalne symulacje, ile oni na niej musieli wydać milionów, to ja nawet nie chcę wiedzieć. Podejdź niezauważony do grupy maksymalnie trzech wrogów, aby użyć wielokrotnego knockoutu z zastraszeniem. Ej, dobra, okej, czyli co, mam być niezauważony. Dobra, jestem i teraz co? Takie coś! O kurde! Ale jak to fail? Czekajcie, bo tutaj trzeba chyba kliknąć odpowiedni przycisk, tylko moglibyście powiedzieć co? Ej no, wybierz cel. A, w ten sposób muszę na niego bardzo dokładnie najechać, inaczej to nie zadziała. Okej, rozumiem. Ej, ale fajne. No nie powiem. I teraz jest jeszcze parę konfiguracji. Not so easy. No tak, ale... A czy to nie wystarczy? No właśnie, bo tych dwóch się patrzy w tą stronę. No, nie jest wszystko takie proste. Dobra, jakby na przykład, nie wiem, użyć czegoś, co mogłoby ich troszeczkę odwrócić ich uwagę. Może przejdźmy sobie. Holy shit, co ja zrobiłem? Dobra, nie to chciałem zrobić. Nie to. Ej, panowie. Panowie, dobra, jakbym zrobił coś takiego, słuchajcie, mam po prostu tak dobry plan, że on nie może być zły. Zobacz się w gadżet. Dobra, jakbym tak uderzył. Ale dlaczego? Dlaczego simulation fail? O co wam chodzi? A może chodzi o to... Słuchajcie, a może znacznie prostsza wersja? Może chodzi o to, żeby po prostu otworzyć kratkę i z niej atakować? Zaraz się przekonamy.
To też może być, chociaż trochę ciężko, raczej, że ciężko, ale można, można spróbować. To co, jestem, jestem sobie w takim miejscu jak to. Ej, mamy to. Wow, okej, okay, dawaj. Drugi. Ej, ale to jest naprawdę fajny tryb, uwierzcie mi, to jest fajny tryb walki. Mamy to. Ej, no i nauczyłem się czegoś nowego. Zawsze, zawsze nauka mile widziana. A już wiem, domyślam się, czyli tym razem gra nauczy mnie, że możemy robić coś takiego i to od dachu. No dobra, a to są maksymalnie trzech wrogów, pewnie w przyszłości będę mógł to ulepszać. A przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, za dobre to wszystko, za dobre. Dobra, jeszcze jeden punkcik. Tak, jeszcze jeden punkcik, mamy tym razem sporo przeciwników. A czy... Ojej, chyba to zepsuję. A nie? Da radę się jakoś na przykład zaczepić tutaj i... Ło! Okej, okay, wyszło! Wbrew pozorom wyszło, słuchajcie. Aż nie chcę mi się w to wierzyć, ale zrobiliśmy to. Super, kolejny punkcik umiejętności wchodzi tutaj do... Nasz, do nas, ale jest jeszcze coś? Czekajcie, nie, to to robiłem, to robiłem. Dlaczego ja nie robiłem? A to jest ukończone? A, to jest już ukończone. Wzmacniacz wyrzutni haków opanuj przestworze dzięki wzmacniaczowi wyrzutni haków 2. Sprawdźcie w powietrzu, szybuj, używaj wyrzutni i pikuj między wyrzutcami Gotham. To lubię, w tym czuję się raczej to kiedyś pewne. Ale zaraz się... Ło, trzy razy muszę nacisnąć. Dobra, o kurcze, patrzcie. No, dobra, to czasami bywa trudne, oczywiście. Grałem w Batman Arkham Knight, znaczy nie Knight, oj, lipa. Tylko City i wiem, czego mogę się spodziewać niestety w tego typu wyzwaniach. Tam, kontynuuj zamiast powtórz. Dobra, nie, muszę to zrobić. Wiem, że wszyscy chcecie zobaczyć to, jak szybuje po Gotham. Ja sobie zdaję sprawę, ja po prostu wiem, że to chcecie. I to będzie już takie naprawdę... A nie, jeszcze tutaj. O Boże, to będzie jakaś katapulta. Masakra, już się boję. Dobra, rozpoczynamy raz jeszcze wyzwaniem. Dobra, 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 damy radę. Musimy dać, tylko tym razem bez faili, bez faili. W ogóle, a w sumie tutaj niepotrzebnie użyłem... A nie, to gra wręcz mówi mi, pikuj, stary, pikuj. No dobra, jak mówi, że mam pikować, to będę pikować. Aha, mam nie dotykać podłoża przez minutę. Interesujące. Dobra, przez minutę to powinno być stosunkowo proste, jeżeli tego oczywiście nie zepsuję w jakiś spektakularny sposób. Czyli krótko mówiąc, nie możemy, słuchajcie, się w żaden sposób zatrzymać jeszcze przez 40 sekund. Dobra, 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 tak sobie będziemy na spokojnie opadać i opadać i opadać. Aż w końcu... Tylko... Nie! Myślałem, że tego nie da się zaczepić, myślałem, że tego nie da się zaczepić, a tutaj... Dało się to zaczepić. Masakra. Ej, ale serio, myślałem, że to jest taka, wiecie, tekstura, która okaże się, że można przez nią przelecieć. Serio, ja nie wiem, dlaczego tak pomyślałem. Ej, to jest za porządna gra, żeby takie tekstury były. Oho, nie. Ciekaw jestem, pewnie jest sporo różnego rodzaju, wiecie, jakiś fejli i w ogóle. Wyżej, wyżej, wyżej. Dobra, jeszcze raz 60 sekund, boję się, że to zepsuję, no ale to tak głupio zepsułem, no bo no niby wiem co i jak. To zawsze tak jest, tak ci się wydaje, że wszystko wiesz w jaki sposób, co i jak, a tu potem ha ha ha. Mały surprise. Nie, ojejku, już się bałem, że się zahaczę. Ale dobra, gdzie tu najlepiej lecieć? A może będę leciał tak jakby z powrotem? Czy to jest obojętne, gdzie ja będę leciał? Chodzi o to, żeby po prostu lecieć. Nie zaczep się tego, błagam cię. Błagam cię, błagam cię. To jest, słuchajcie, dobre miejsce, bo teraz tak mnie wyrzuci w górę, że myślę, że na spokojnie przez 26 sekund możemy sobie poszybować. Mhm. Dobra, 20 sekund. Mamy to, mamy to, mamy to. Chyba, nie no, chyba nic mnie nie utrąci, chociaż wiecie, no różnie to bywam. Fajnym jak w poprzednich odsłonach czasami snajperzy do mnie gdzieś tam celowali. Więc ej, masakra, nie no, dasz radę. No jeszcze mamy to.
Dobra, słuchajcie, super. Kolejny punkcik wlatuje do kolekcji. Jak tam, ile tych punkcików już mamy? A jeszcze do nich coś będzie. To ja powiem wam, że aż no kusi mnie sprawdzić ostatnią rzecz, czyli wezwanie katapulta i szybowanie. O Boże, to będzie złe. Spójrz na pobliską drogę, aby wezwać Batmobil. Dobra, mogę go sobie tutaj wezwać, mogę od razu wsiąść. Spoko. Rozwinij jak największą prędkość, a następnie katapultuj się z Batmobilu i szybuj? Okej. Dobra. Masakra, co tu się dzieje? Podczas steru i podczas szybowania. Ej, jak mnie wyrzuciło! Ej, dobra, oczywiście spadłem. Jeszcze raz spróbujemy. Ej, masakra, powiem wam, że to jest serio opłacalne. Bo czasami nawet no, ta wyrzutnia haków nie daje takiego kopa szoka. Ej, serio, dobra. Czuję, że to opanuję i czuję, że będę po prostu używał tego bardzo często. Oj, bardzo. Dobra, jeszcze raz. Dobra, teraz. Teraz nie spadać. W górę lecieć. Mam nadzieję, że tych kółek też nie mam, nie wiadomo jak dużo. Steruj podczas szybowania, aby kontrolować kierunek i wysokość. Steruję jak najbardziej, jasne. Ej, o nie! Wow, zaliczyło mi. Jakimś fartem. Wezwij Batmobil? Żartujecie. Znaczy... zadziałało je tak jak powinno. Dobra, mamy to. Nie wierzę, słuchajcie. Ukończyłem wszystkie wyzwania. Ej, a jako, że doszedłem do końca, to dostanę coś ekstra? Jak to działa? Misja ukończona. Okej. Paseczek jest cały, ale to chyba... to chyba niewiele zmieniam. Ej, a tamci goście dalej tam są, ale dobra, czuję się, słuchajcie, przeszkolony niesamowicie. Oj, naprawdę mocno. No i nie chcę nic mówić, ale mamy 6 punkcików, więc myślę, że w coś trzeba będzie ogarnąć. A może... Może... spróbujemy listę ruchów jakąś. A to jest... A nie, to nie jest coś, za co mogę wydawać. Okej. Gadżety, technologie, umiejętności, uzbrojenie. A może uzbrojenie dajmy mu, słuchajcie. Skróca czas przeładowywania, przekazuje samą energię do systemów uzbrojenia, zwiększa ilość energii oraz stabilizuje działko wulkan. Okej. Może dajmy sobie wydajność absorpcji energii na razie. I jako drugie dodajmy sobie to z awaryjnym zapasem energii. Też się na pewno przydam. Dobra, czyli teraz muszę ogólnie rozkminić coś mądrego. One hostage. Time to put this suit to the test. Czemu nie mogę tędy wejść? A nie mogę. Dobra, mogę, to najważniejsze. Faster and more mobile. By getting close without being detected, I can get the jump on them and in the panic take down all three. Taki mam zamiar. Taki mam zamiar, Bruce. Okej. Dobra, słuchajcie, bijemy. Oczywiście, że bijemy. 1, 2 i 3. Świetnie. Dobra, i kto tu jest uratowany? Już ci pomagam, kolego. Dobra, uratuj go. I'll send someone to pick you up. Thank you. You tell me you're gonna find Scarecrow. That son of a bitch needs to be stopped. Oczywiście, że będzie zatrzymany. Spokojnie, o to się nie martw. The Batmobile's powering the antenna. I can't use it right now. Wiem, że nie możesz, ale zorientowałbym się, co tu jeszcze jest. Rozumiem, że muszę otworzyć to. Przymocuj urządzenie zapewniające zdalny dostęp. O, nada się. Zdecydowanie. Dawaj. Activated. I co? Rozumiem, że po prostu przejście się odblokuje. Perfect. I made an anonymous call to GCPD. They're gonna send someone to pick up the hostage. Come on, connect. Love the suit, by the way. Okay, both towers are fully online. Time to find Scarecrow. Tak jest. Czas szukać Scarecrowa. Ale pytanie.
brzmi następująco, tak właściwie gdzie? Co to jest? I need to use both antennas to identify the micro and radio wave frequencies across Gotham. If I can find both frequencies at the same location, I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin. Cwane. Dobra, dobra, dobra. Sprawdzają częstotliwości, to jedno. Obróć odbiornik radiowy, obróć odbiornik mikrofalowy. Czy one mają się jakoś ze sobą? A nie, zobaczcie. I mam... Ej, tu jest sporo wszystkiego. No dobra, tylko... Czego tak jakby szukać? Czy tu coś się stanie wtedy? Dobra, tutaj nic nie ma, oczywiście. Oczywiście. Tutaj transmisja radiowa. Tak, ale... Czy ja mam wszystkie znaleźć jednym ruchem tak jakby? No to byłoby głupie. To byłoby bardzo głupie. Ale tak właściwie dobra, ja kumam, że muszę to wszystko, wiecie, odbierać. A jakbym na razie jedno i drugie kierował na to na przykład. Nie, coś mi tutaj umyka, mam wrażenie. Coś mi tu umyka. Dobra, a to nie będzie to czasami? Ej, dobra, tutaj coś się dzieje. Radio and microwave frequencies point to Ace Chemicals. O nie, tylko nie to. Ej, serio, Ace Chemicals? W miejscu, w którym narodził się Joker, musisz to robić? Serio? Okej. Crane must have bought them off. Or worse. No właśnie. Częstotliwość strachu. Hold off until I get there, Jim. I'm on my way. Super, i przy okazji dostałem kolejny punkcik, więc wiecie, wydajemy. Nie, dostałem, myślałem, że dostałem kolejny. Ale fajnie, że zrobiłem to wszystko, to jest jak najbardziej na plusik. Okej, tak sobie myślę, że to zadziała na mojej warcie. Gdzie oni mają? Ojejku, daleko. Daleko to mało mówić, chociaż tutaj tak naprawdę to wiecie, te odległości nie są takie znowu straszne. I słuchajcie, Scarecrow trochę przesadza, on nie tkwił w więzieniu, tylko tak właściwie wpadł do rzeczki, w którym był również Killer Croc, więc to nie jest moja wina, jakby absolutnie nie czuję się winny. Natomiast moi drodzy, słuchajcie, już w kolejnym odcinku ruszamy dalej. Dzisiaj było dużo treningów, ale mówiliście, żeby te treningi robić, więc robię, ale ponoć jest też ich sporo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli się podobało, to oczywiście strzelcie lajka, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce, tak więc cześć, czołem i na razie. Hej!